to nie jest przedmiot. Ten, kto chce chodzić na religię, to będzie chodzić. A ten, kto nie chce, to nie będzie chodzić. Widzę ciemność. Uważam, że więcej krzywdy będzie niż pożytku. Nawet za czasów komunistycznych tego nie było, proszę pana. Każdy później swoją drogą pójdzie. Czy on będzie teraz chodził na religię, a później nie będzie wcale chodził do kościoła. Ogórki po ile? Po 9 zł dla pani. No, to od pana Tuska przysłane są. Chcesz uczęszczać, jesteś osobą bardzo wierzącą, czy tam lubisz religię, chodź. Religia jest jedna, dla wszystkich dzieci. Polskich uczniów, jeżeli chodzi o religię, czekają zmiany od 1 września. Przedmiot nie będzie liczył się do średniej ocen, będzie na pierwszych lub ostatnich zajęciach, a uczniowie będą łączeni w grupy, jeżeli w klasie będzie za mało osób. O to dziś pytamy na targowisku w Legionowie. A to jestem za tym, żeby religię w szkołach zlikwidować, bo od tego są pomieszczenia w kościołach. Według mnie religia powinna być całkowicie usunięta ze szkół i finansowanie państwa zerowe. A od następnego roku godzina na tydzień. Tak, tylko jedna godzina tygodniowo religii. Panio, niech ta pani, która tam zarządza, pani Tuskowa, cała ta banda jego. Barbara Nowacka. A to czym ona się różni, proszę panią? Żeby ją czasem w życiu nie spotkała nieszczęście. Tak samo jak pan Trzaskowski chce te krzyże zdjąć. Dobrze, że będzie jedna tygodniowa lekcja religii? No panie, no. Mądry pan jest, proszę pana. No gdzie? W życiu, nawet za czasów komunistycznych tego nie było, proszę pana. Pozytywnie oceniam. Tak. Że nie będzie religia oceniana, docelowo będzie raz w tygodniu. Oczywiście, to jest dobre. Czego? Powinna być w innej instytucji. Co będzie, to będzie. Nie jestem aż tak jakoś na tym zainteresowana. A coś zmienia to dla pani, czy dla dziecka? Absolutnie nie. Jak dla nas i dla naszych dzieci nie. Łączenie uczniów w grupy, że uczniowie na przykład 8, 7 klasy razem, 1, 3 razem, jeżeli chodzi o religię? Znaczy, no może jeszcze 1, 3 to tak, ale już później to już jest to problem. No troszeczkę inaczej jest, inne problemy są poruszane. No, nie wiem, w każdym bądź razie widzę ciemność. Powinna zostać, czy? Powinna zostać, powinna zostać. A to, że nie będzie oceniana na świadectwie? No to już chyba indywidualnie, nie? Każdy na to powinien patrzeć. Ja bym to na dowolnie zrobiła. Chcesz uczęszczać, jesteś osobą bardzo wierzącą, czy tam lubisz religię, chodź. Tylko trzeba by to rozegrać, jak to zrobić, żeby to się każde pomieściło, a dzieci może mieć po parę z każdej klasy. Nie wiem, trudno. Wiem, że mają duży orzech do zgryzienia. Ogórki po ile? Po 9 zł dla pani. No, to od pana Tuska przysłane są. Drogie. Drogie? A co tu teraz mam? To jest początek tego wszystkiego, proszę pana. To jest początek. Będzie tak, jak będzie, ale uważam, że więcej krzywdy będzie niż pożytku z tego programu, który po prostu pani minister przedstawiła. Środowisko katolickie wskazuje, że to trochę dyskryminacja, że te grupy z religii będą większe niż na innych przedmiotach, że będzie różnica wieku, bo będą dzieci na przykład z 6-7 klasy razem. No właśnie, no ale no jak to inaczej zrobić? Przecież nie będzie się uczyło jednej czy dwóch osób w klasie, a w następnej znowu parę osób. Nie, no myślę, że to trzeba jakoś pogrupować. Religia jest jedna. Dla wszystkich dzieci. Ta różnica wieku. A, wieku, no tak, to już mają inne. Teraz ta młodzież jest zupełnie inna niż jak ja się wychowywałam. Każdy później swoją drogą pójdzie. Czy on będzie teraz chodził na religię, a później nie będzie wcale chodził do kościoła. Także to nic w żadnym tym. To nie to, że jego jak w jakimś stopniu weźmie zachęci do religii, skoro będą mu narzucać, że on ma jeszcze siedzieć, ma jeszcze jedną lekcję religii. Od 1 roku będzie ograniczona religia prawdopodobnie do jednej lekcji tygodniowo. Czy to dobrze, czy źle? Bardzo dobrze. Przecież to nie jest przedmiot. Ten, kto chce chodzić na religię, to będzie chodził. A ten, kto nie chce, to nie będzie chodził. Bo to, po drugie, to dla mnie to nie jest to nikomu potrzebne. No, tak jak do tej pory, to jeszcze stopień na świadectwie z religii, no to już... się zmieni od 1 września, nie będzie oceniana religia. To jest absurd kompletny.
I bardzo dobrze, i tak powinno być, i tak trzymać. Generalnie jak byłby jeden dzień w tygodniu bez zmian, że łączenie klas, bo to jest naprawdę przepaść, tego dzieci się nic nie nauczą, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że dzieci teraz są rozbizormanione. Nauczyciel nie ma żadnego autorytetu, to sobie wyobraża, dziecko z trzeciej klasy i z piątej klasy, to jest taka przepaść po prostu emocjonalna, intelektualna, że po prostu to dziecko, no jak dotrzeć do takich dzieci, które po prostu ich umysł się po prostu kończy na kciukach, no po tego. I mi krzyże na przykład nie przeszkadzają. Przeszkadza mi natomiast urzędy, które tak walczą o zdejmowanie krzyży. Kiedyś, proszę pana, za komuny, za moich młodych czasów, w każdym urzędzie wisiało godło Polski. Jak człowiek wchodził, zdejmował czapkę. A teraz wchodzi pan do naczelnika, do burmistrza, do wójta i tam nie ma godła na ścianie. To jest, tym się powinni zająć, a nie zdejmowaniem krzyża. I na niego przyjdzie Krystiana Matyska. Kwestia czasu. Na kogo? Na pana Tuska, na kogo? Przecież nie na mnie.